No, jesteśmy na 3 dni przed wyjazdem do USA. No i powstała jeszcze zagwozdka w postaci ubezpieczenia zdrowotnego. Na pewno na taki długi okres, na jaki ja chcę wyjechać, potrzebne jest ubezpieczenie. W ogóle zawsze jest potrzebne ubezpieczenie zdrowotne. To jest po prostu strzeżonego, Pan Bóg strzeże. I no, powstała zagwozdka tego typu. No i też wiadomo, waluty. A jak waluty, to Revolut. Trzeba tam uważać, żeby za dużo po prostu nie wpłacać i nie wypłacać, bo ci zablokują konto. O tym są filmiki na YouTube. Ja już nie będę tego się rozwodził. Jakieś, jak ktoś chce jakieś tam kilkanaście dolarów, myślę, że do tysiąca dolarów, czy tam jakieś waluty, to tam będzie wszystko ok. No, a w każdym razie temat Revolut i ubezpieczenia. Podróżne ze zdrowotne, tak, ubezpieczenie, 10 milionów euro, chuje, muje, dzikie węże, macie tyle różnych rzeczy, tylko zapala się czerwona lampka, ponieważ o ile ubezpieczenie zwykłe, na przykład w PZU czy w Warcie na 4 miesiące, koszty leczenia najwyższe to jest u nich 600 czy 800 tysięcy, już nie pamiętam, czy taka Warta, i wychodzi koszt ubezpieczenia na 4 miesiące, 2,5 tysiąca złotych, kontra na przykład Generali, które jest amerykańskie i ma 1,2 tysięcy złotych ubezpieczenia na leczenie zdrowotne i takie tam, no po prostu, żebyś nie zbankrutował, jak po prostu, nie wiem, przetniesz sobie na skórek, czy złamiesz sobie palucha w USA, to kosztuje to około, mi policzyło 1977, tak, no jest to różnica 500, myślę, im większe towarzystwo może na więcej sobie pozwolić, ale to jest w granicach 2000, tak, czyli jesteśmy w tym miejscu. I na przykład mamy takie Revolut, który nie ubezpiecza się na 2 200 000 złotych, tak, nie milion dolarów, tylko 200 tysięcy złotych, a i płacisz 2,5 tysiąca złotych, kontra Revolut, który ci ubezpiecza w ramach tamtej karty Metal, tak, za 500 złotych, ale rocznie. I myślisz, że no, zarąbista, prawda, opcja, tak? Wielka korporacja teoretycznie może sobie pozwolić, ale. Jest to jeden wielki skam, gdyż iż ponieważ ja wykupuję ubezpieczenie, ponieważ jeżeli ktoś ma jakiś problem, to idzie do ubezpieczyciela, nie do mnie. To jest mój święty spokój, więc ja za to płacę, ja za to wymagam. A Revolut o tym ci nie powie, nie napisze ci o tym wprost, że to polega na tym, że to najpierw ty bulisz z własnej kieszeni, a później z łaską może ci Revolut zwróci to, co wybuliłeś. Być może, jeżeli ktoś, nie wiem, gra w kryptowalutach, jest, nie wiem, firmowcem, no po prostu ktoś, kto ma dużo hajsu i nie liczy się z każdym groszem, może sobie na to pozwolić, ale myślę, że skoro może mógłby sobie pozwolić na Revoluta, to może sobie pozwolić na porządne towarzystwo ubezpieczenia, więc nawet tego Revoluta nie wybierze, bo go i tak to będzie stać na porządne ubezpieczenie, jakieś takie normalne. I taki Revolut jest po prostu skam na ludzi, tak? No bo ja też głównie chciałem wziąć sobie kartę Metal, dlatego, że tam było ubezpieczenie turystyczne na cały świat, tylko jest to, no, oszustwo, po prostu jest to chujowe oszustwo, przepraszam za określenia ludzi, którzy to, no, inaczej się tego nie da opisać. Po to ja biorę ubezpieczenie, żeby nikt do mnie problemów nie miał, nikt się potem nie pluł. Ja też chcę mieć święty spokój, że jest wszystko załatwione i ja nie będę się sądził, no przepraszam bardzo, na milion dolarów, tak, to 4 miliony złotych, ja nie mam nawet 200 tysięcy złotych, żeby na przykład zapłacić, nie wiem, czy 16 tysięcy wywalić na przejazd karetką, tak? 4 tysiące dolarów. Właściwie tak abstrahując, taka mała dygresja, się zastanawiam, czy jak to tam działa w tej Ameryce. Jeżeli ktoś się orientuje bardziej, to może się wypowiedzieć w komentarzach. No bo co? Masz na przykład w Polsce, tak? Widzisz, ktoś leży na ulicy, wzywasz karetkę, no bo chcesz pomóc człowiekowi, tak? I mamy taki system, jaki mamy. Może nie jest on najlepszy, ale generalnie... O, przejście... generalnie, no, chcesz pomóc, tak? Więc wzywasz karetkę i szafa gra, i go wyleczą albo go nie wyleczą, ale raczej starają się wyleczyć, tak? A tutaj masz kogoś leżącego na ulicy i w sumie zastanawiasz się, wzywać tą karetkę czy nie wzywać? No bo jak nie wezwiesz, to umrze. Ale jak na przykład on nie jest ubezpieczony, wezwiesz karetkę, ci go wyleczą,
postawią go na nogi w tym szpitalu, dostanie rachunek, ten ujrzy tę sumę, ile ma zapłacić, padnie trupem, więc to po co w sumie wzywać karetkę? No bo no, czejcie paradoks, nie? Jak to tam w ogóle działa? Więc no też trzeba uważać, zwrócić uwagę na jakie ubezpieczenie, jak ono działa. W sumie generalnie myślę, że to jest zwykła polisa. W sumie, szczerze przyznam się, nie sprawdziłem tego, ale zakładam, że jeżeli to jest obok Generali, PZU i Warty, to jest normalne towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie taki Revolut. No przepraszam, jeżeli ktoś ci dużo obiecuje, za mało to na bank, to jest po prostu oszustwo. I zapewne ludzie myślą, że to jest tak działa normalnie, jak... No jeszcze nie doszło do przejścia. Że to tak działa po prostu... normalnie, a później się niestety mogą zdziwić, tak, że to najpierw ty musisz wybulić i to wyszło przy okazji, bo ja się zapytałem o OC, tak, jeżeli ja zniszczę na przykład tam coś, uszkodzę w samochodzie, który będę wypożyczać, to bo tam też jest OC i to mi powiedziała, yes, of course, but you have to pay firstly and we will refund you next. Ja mówię, what the fuck, jakie refund? To wy powinniście refund to him, a nie kurcze, no czajcie, nie? No, ich podaję numer polisy i sayonara, no. O to chodzi. I o to chodzi w polisie ubezpieczeniowej. Jadę teraz do, niestety, Oszołoma pokupować jeszcze parę gratów. Tu mają takie ładowarki z dwoma gniazdami, a nawet trzema kiedyś były. Także się to przyda. Przejściówki mam. Jak sobie, kurczę, krążę. No, w każdym razie, jeżeli chcecie ubezpieczenie turystyczne, czytajcie, co tam jest, jak ono działa. Jeżeli jest jakaś horrendalna suma typu 10 milionów euro, znaczy mogli sobie nawet napisać 10 miliardów euro. Tych 10 milionów wątpię, żeby nawet wam milion euro zwrócili, bo to musicie chyba raczej... No, to jest walka na lata i w sądach. Tak mi się to wydaje, nie kupuję tego i tyle. Także przestrzegam przed skam i to jest dla mnie skam i oszustwo. Jeżeli ktoś ma inne odmienne zdanie, może się podzielić. Jeżeli ktoś skorzystał z tego ubezpieczenia, może się wypowiedzieć w komentarzach. Bardzo chętnie to poznam, bo za bardzo nie ma opinii o tym na internetach, więc myślę, że byłoby to zbawienne, tak? I pomocne również innym użytkownikom, którzy być może jeszcze, no ja pierwszy raz założyłem Revoluta i bardzo, bardzo się troszeczkę zdenerwowałem. Także tyle ode mnie na tym. Jeszcze, zapraszam jeszcze do moich filmików o tym, jak byłem na Wilkowyjach 2 dni, czy tam 3, już nie pamiętam, 3 dni. Już zdradzę, bo to tam ja mam tyle subskrybentów, co kot napłakał. Nocowałem na plebanii z rancha. Będą też filmiki, a potem dopiero będę załączał filmiki ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ jeszcze walczę na uczelni o zaliczenia. Po prostu ja śpię po 4 godziny, nie mam czasu się ogolić, dlatego wolę nie pokazywać twarzy, bo jest ona jeszcze bardziej brzydka niż zawsze. Także tyle ode mnie i zapraszam do zerknięcia na resztę filmów. No i sorry jeszcze za szybkie gadanie, no bo po prostu jestem troszeczkę nabuzowany i niewyspany i nerwowy. Dobra, koniec. 10 minut filmik, maks.